jesteś Stania Klonowa, a dzisiaj aktualizacja, której dawno nie było. Dziś będziemy sobie oceniać koniosze. Kurde, zapomniałaś o mnie! Dzień dobry, witam wszystkich na nie moim kanale. Może niedługo. Napiszcie pod tym filmem w komentarzu, jak ja mam się nazywać, bo to jest... Dobrze, a teraz będziemy oceniać nowe maści. Czekaj na mnie! I pierwszy koń to American Pied Horse od 0 do 10. Jak go oceniasz? Ja 9 na 10, bo ten pysk na ja mnie patrzy. 8... Ale jest maść taka śliczna, moja ulubiona. Ja 8 na 10, ponieważ no jakby ten... No, nie podoba mi się ten koń trochę, ale może być. I to jest Tennessee Walker. Ej, czy to jest ten nowy? Nie, to jest ten nowy. Więc tak, jego oceniam 9 na 10, bo bardzo fajna maść. Tylko trochę za jasne ma te flanki. Nie uważasz? Może trochę za jasne, ale znowu temu koniowi tak patrzę z oczu, że mnie to boli. No, 7 na 10. Dobra, więc dziwne, teraz jedziemy do jodowego gaju, gdzie czeka na mnie. Gdzie czeka na mnie moje dziecko? Ja tutaj na nią czekam. I jesteśmy już w jodłowym gaju. Wreszcie. A my już jesteśmy na miejscu i teraz oceniamy moje dziecko, które chcę kupić. Czemu mnie? Ale ja chcę kupić tego konia. Ja nie. Fiński. On jest bardzo nietypowy, bo jest to maść, uwaga, uwaga, gniado kara. Takie coś, to jest końska trikolorka, ludzie. Jak to działa? Jezu, zobaczcie tu. Okej. Okay. O! Siadł! A więc ja go oceniam 10 na 10. Bardzo maść nietypowa, bo gniado karo-kremowa. 6 na 10, dziwny jest. 10 na 10? Kupuję go teraz! Teraz jakie imię? No i kupujemy konia. O, ta piękna scena. Mam teraz na niego wsiadać? Nie, no bo przecież jesteś w moim outficie naszym. Dobra, wyślij do stajni. Siema. Ej, w ogóle on miał heterochromię, ten... Przecież on miał dwa różne oka. Oka? Okap. To ogarnijmy sobie. No tak, on ma jedno niebieskie, drugie brązowe. No wiesz, nie wiedziałam. No, no, niebieskie. I takie złote. Brązowe. Super bardziej. On jest. To ja będę do stajni go zmienić. No wiesz co. Ale najpierw jeszcze idziemy ocenić resztę koni. Ona nie wiedziała, co to jest mistwo! Nawet, kurde, mam baga w mózgu! Baga? Nie pytajcie mnie. Dobra, jedziemy teraz zobaczyć nowego Belgijka. Którego może kupisz? Patrzcie, jaka ja jestem tutaj, widzicie? Ja nie muszę płacić za nic. Zgadnijcie, gdzie ja mogę wylądować teraz po tego nowego Belgijka? Chyba nie muszę nigdzie jechać. Tu nie ma Belgijka. Niech tu nie ma. Tu jest. Piszą, że jest w dworze Srebrnej Polany. No ale tu jest! To nie jest Belgijek! Ja mówiłam, że się mnie nie pytam jej dzisiaj. Się świat wali. Dzisiaj, no po prostu mi się coś dzieje. Ale dobra, tak czy siak, zobaczcie, gdzie ja mam stajnię. Uwaga, zgadujcie! Forcie Pinta. Nie, właśnie ona kiedyś mówiła, jak może mi stanie Forcie Pinta? Tam nie da się mieszkać! Ale no, tato mi kazała. Dobra, jesteśmy na ranczu w Kaszyn. To jest tak pięknie. Ona mnie nie rozumie, ale przy okazji zmieni sobie konia na mojego. Co? No. Ja mogę mieszkać na ranczu starczej. No tak, ja cię nie rozumiem, nie ja. Ty też mnie nie rozumiesz. Co? Ale dobra, zmieniam konia. Oto mój nowy koń. Piękny, fiński koń, którego kupiłam ja, Penelope Lowaj. I tak ja, na pięknym fińskim koniu. Jadę do dworu Srebrnej Polany. Do dworu? Co ja robię w Walenej? Co? Ja wiecie. Ja jej nie rozumiem. Ja też się zdziwiłam. Ja na nią dzisiaj cały dzień czekam, tak sobie jeżdżę od jakiejś godziny. Ta aktualizacja jej się robi 6 godzin. Jest jak, co ja robię? W każdym razie tak tutaj dojechałam, nie wiedząc, gdzie ja w ogóle jadę, rozmawiając tutaj z nią i śpiewając Wednesday. Dance. W ogóle widzieliście huta tańczącą? To jest najnowszy trend.
Najnowszy trend, który jeszcze nie jest trendem, ale może będzie. Dobra, no ja może jadę tam, gdzie powinnam. Lepiej, żeby tak było, ale teraz idziemy do Belgików. Gdzie są Belgiki? Czekaj, no ja tutaj ten. Czekaj, bo ja... ale musimy ocenić. No to chyba... Nie, no. Ej, który jest nowy Belgijek? Takie... W ogóle były Belgijki. No tak, są nowe Belgijki. A więc jak oceniasz tego konia belgijskiego? Konia 10 ma różowy ryjek. Ja uwielbiam różowe ryjki końskie. Mój tata też uwielbia różowe ryjki końskie. Ale są takie cudne, ja kocham różowe. Ja go oceniam 8 na 10. Jak... Ja nikogo nie widząc, Malwina widzi wszystkich. No, no patrzcie, mój komputer, tutaj widzę Penelope Lowa i spoko. Ja mogę się ruszyć dla dowodu, że to jest mój komputer i ten... Pola stoi, tutaj w ogóle nie widzi mnie. Ale uwaga, jeszcze dzisiaj pojawi się mój film, który obiecywałam na stówę. Tak wiem, że mam 275. Ale zrobimy film, co Araby robią nocą, więc wyczekujcie, pa! Twój film, kurde. Pa! Sama grałam w ty, no ty! Pa! Twój film. Pa! Pa! No to pa. Chyba do zobaczenia. No to idę. Pa! Siema.